Z Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Wydaje się, że to tylko początek, pierwsze zdanie, a jednocześnie w tym pierwszym zdaniu jest już wszystko. Początek Ewangelii, czyli dobrej nowiny o zbawieniu, dotyczącej Jezusa, Chrystusa, czyli Mesjasza, Syna Bożego, czyli tego, który przychodzi w imieniu Boga, żeby nas wszystkich zbawić. Gdyby nawet w jakiś przedziwny sposób cała reszta Ewangelii zniknęła, to jedno zdanie powinno być dla nas powodem do nadziei, do dumy i okazją do poszukiwania zbawienia w Chrystusie. Inspiracją do tego, żeby całego siebie Chrystusowi oddać. Jedno zdanie z Ewangelii potrafi uratować nam całe życie. Święty Janie Pawle II, Ty nas uczyłeś czytać Ewangelię. Prosimy Ciebie, żebyś wybierał dla nas zdania, których potrzebujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro.